Na placu Kurackiego przed Urzędem Miejskim zebrał się barwny korowód, który w rytmie samby przemaszerował na plac przed kościołem garnizonowym. Na Żeromskiego w okolicy fontan rozłożono prawdziwą trawę, na którą zaproszono dzieciaki. Skąd taki pomysł? No to jest taka prowokacja dla Państwa do takiej dyskusji. Te dni chcemy potraktować nie tylko jako zabawę, nie tylko jako relaks, ale właśnie jako taką otwartą dyskusję o tym, jak powinno wyglądać nasze miasto. Każdy dzień ma inne hasło. Jeden dzień dotyczy tego, żebyśmy byli zdrowi w tym mieście, czyli żebyśmy się ruszali, czyli miasto na sportowo. Z kolei inny będzie dotykał bardziej ekologicznych tematów. Jeszcze inny będzie poświęcony takim naszemu wyobrażeniu o tym, że właściwie miasto mogłoby wyglądać jak z bajki. Następnie uczestnicy wypuścili kolorowe baloniki, które były symbolem ich marzeń i życzeń dotyczących tego, jak powinien wyglądać ich wymarzony Radom. To też między innymi będzie tematem tegorocznych Dni Radomia. Podczas uroczystego rozpoczęcia przy akompaniamencie orkiestry Impacto de Radom swoje umiejętności pokazali członkowie Capoeira Radom. Tegoroczne Dni Radomia potrwają do soboty 30 czerwca. Pełen program imprez znajduje się na stronie internetowej amfiteatru pod adresem www.amfiteatrradom.pl.